Cześć Michał, bardzo miło mi Cię widzieć. Bardzo mi miło również. Jestem dzisiaj zszokował osobowską publiczność. Ale mam nadzieję, że w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W pozytywnym w ogóle. Skąd pomysł na taką aranżację? Wiesz co, to są tak naprawdę dość długie procesy, bo proces myślowy zaczął się jakieś 3 miesiące temu, kiedy dowiedzieliśmy się, że zostajemy zaproszeni na Top of the Top. I razem z moją art dyrektorką Martyną i moją menadżerką Gosią stwierdziliśmy, że czas zrobić coś spektakularnego. I tak krok po kroku jakby powstawał aranż razem z zespołem. Siedzieliśmy tydzień w studio, nagrywaliśmy aranże. Później stwierdziliśmy, że to jest muzyka, to za mało. Czas na tytuł tego wszystkiego. I to było misterium. Misterium na moje 15-lecie, które było też w pewnym sensie premierą mojego najnowszego singla Gaja. I to taki spektakl o tym, że życie artysty jest nie tylko usłane różami, mimo tego, że ludzie, którzy patrzą na nas przez oko kamery właśnie, myślą, że wszystko jest takie cudowne, że przecież samochody, domy, wakacje, za to wszystko płaci się ogromną cenę. I oczywiście my się na to godzimy i my o tym, że tak powiem, marzymy, ale gdzieś musi być ta granica. I to misterium było takim spektaklem, który ma uświadomić człowieka, że my też możemy popaść w różne stany smutku, że możemy mieć słabsze chwile, ale mimo wszystko artysta jest takim człowiekiem, który nigdy się nie poddaje i zawsze ma tą determinację. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli w tym udział, bo było na scenie ponad 80 osób. Nie mówię już o tych osobach, które pracowały za kulisami tego show. I jest mi ogromnie miło, że mogłem po raz kolejny spełnić swoje marzenie na deskach Sopockiej Opery. Właśnie, teraz jesteś Michałem, ale na scenie jesteś kolorowym ptakiem, który oddaje tak naprawdę te wszystkie emocje, które są też w tobie. Czy ty uważasz, że jako artysta sceniczny w tych czasach to jest bardzo ważne, gdzie teraz wszyscy mogą tak naprawdę pokazać to, co chcą ludzie zobaczyć? Wiesz co, można na ten temat polemizować. Dla mnie najważniejsza jest prawda i ja wychodząc na scenę przedstawiam wszystko to, co przeżyłem. I dlatego też Gaja, za Gają idzie ogromna historia. Dlatego jest to nowe rozdanie, nowe rozpoczęcie. Czas na nową trasę, na którą mogę serdecznie zaprosić. Kraków, 27 listopada, później 29 listopada Gdańsk. I 30 listopada jest Warszawa. Zachęcam, tam będzie się również działo. Nie pozostawię fanów i osób, które przyjdą bez jakiejkolwiek myśli, kiedy będą wychodzić z tego koncertu. Na pewno zmieniam też drogę muzyczną, co zresztą można było usłyszeć. Michał, ty przed chwilą pozowałeś na ściance, eksponowałeś dłoń, którą masz tatuaż. Czy mógłbyś nam pokazać do kamery i powiedzieć, dlaczego taka decyzja? Dlaczego oko? No oko to ochrona, oko to rozpoznanie wroga, jeśli ściśnie się jego dłoń po prostu. To pewnego sensu i pewien rodzaj ochrony mojej dla mnie. Ty ogólnie przez te 10 lat czego nauczyłeś się, będąc w show biznesie? Że najważniejsze w tym wszystkim jest posiadać swoje własne życie. Iść do przodu bez względu na to, co się dzieje dookoła. Ludzie mają bardzo różne oczekiwania, ale my nie jesteśmy po to, żeby je spełniać. My jesteśmy po to, żeby spełniać wizję artystyczną, która rodzi nam się w głowie i która w jakiś sposób jest edukacyjna. I mam nadzieję, że ten występ, to niezwykłe otwarcie pokazało, jak ludzie mogą być różnorodni, jak niezwykle ważne jest być wolnym człowiekiem. Co ty też chcesz swoimi występami przekazać ludziom, oprócz tego właśnie, że bycia wolnym i pokazywać swoją twórczość? Czy jest jakiś jeszcze drugi przekaz? Wiesz co, dla mnie to jest najważniejsze, bo ja mam wrażenie, że cały czas ludzie za czymś pędzą, cały czas ludzie chcą się do czegoś dostosować.
Mamy jedno życie, cieszmy się tym, co nas spotyka, bo musimy się cieszyć z tych najmniejszych rzeczy. To jest najważniejsze. Super, my Ci bardzo dziękujemy. Dziękuję życzymy bardzo powodzenia i będziemy na pewno oglądać swoje występy. Bardzo mi miło. Dziękuję. Do zobaczenia.